Patryku, czy to był najbrutalniejszy Souls-like, jakiego widziałeś w życiu? Zaczął się bardzo mocno. Z tego, co widziałem, to jest mocno brutalny. Jest na pewno brutalniejszy niż Bloodborne. I wspominam o Bloodborne nieprzypadkowo, ponieważ gra jest mocno dynamiczna i gra jest mocno Soulsowa, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Obstawiam, że wiele osób, które gra w Soulsy i przeszło wszystkie części i to powie, że nie, to nie ma nic wspólnego z Soulsami. Ja nie należę do tych osób, więc ja powiem, że po prostu jest to podobne do Soulsów. Tylko, że to, co mi się podobało właśnie w Kazanie, to jest sama dynamika rozgrywki. I tutaj mogę już stanowczo powiedzieć, że to, co grałem, to był początek gry, tak, że tutaj jest rzeczywisty tutorial, bo mieliśmy wprowadzenie do postaci, mieliśmy cutscenkę przedstawiającą nam sam początek gry, więc tutaj zaczyna się bardzo, bardzo przyjemnie i naprawdę gdzieś tam włosy się zjeżyły na rękach, jak już były te wszystkie cutscenki. Natomiast na samą grę trafiłem zupełnie przypadkowo. Otóż poszedłem na pokaz z tego względu, że miałem chwilę wolnego, a tam rozdawali naklejki na pady, więc uznałem, że to jest świetny powód, żeby... Marketing tutaj zadziałał, no. Ja bym powiedział, że nawet dwustopniowo, bo nie tak. Wiem, czy drodzy słuchacze wiecie, ale na takich dużych imprezach typu Gamescom często bywa, że no oczywiście dostajecie różne gadżety, ale czasem dostajecie, ja to nazywam śmieciowymi gadżetami, czyli wielką, gigantyczną torbę, która nie jest wam potrzebna. Nic tam nie wrzucicie, bo jest tekturowa, więc się zaraz rozpadnie, ale jest mega wielkie logo gry, a z drugiej strony na przykład mega ładny artwork. I ludzie chodzą z tym, jakby są chodzącymi słupami reklamowymi. Patryk zobaczył taką torbę i spodobała mu się, więc oprócz tak. Tych naklejek na pady, to właśnie pewnie i dlatego poszedł tam. No i okazało się, że tak. Warto nie, nie było. Będę oszukiwał, miało to pewien związek z tym wszystkim. Natomiast zacząłem grać i byłem niesamowicie pozytywnie zaskoczony grą, bo oprawa jest taka coś w stylu anime, takie 3D anime. Bo to jest setting fantazji jakiś, tak? Tak, zgadza się. Zgadza się. I tutaj mamy coś takiego jak nasza główna postać, to jest na samym początku, umiera i jest wskrzeszona przez demona. Ale nie chcę, żeby ten demon na nią całkowicie zapanował. I generalnie to jest początek gry. I tutaj tak, no dostajemy na początek miecz. Widziałem też, że są bossy jakieś do ogrania, ale no nie miałem czasu po prostu, bo i tak się tak na szybko gdzieś tam wszedłem na ten pokaz i pograłem sobie tylko pół godziny. No jak wiemy, pół godziny w grach soulsowych, które się jeszcze nie grało nigdy. To jest nic. To jest bardzo mało czasu. Natomiast udało mi się pokonać jednego minibossa, powalczyć gdzieś tam z przeciwnikami i gra mocno stawia właśnie na atak. Na to, żeby gdzieś tam cisnąć tych przeciwników, żeby nie dawać im wytchnienia. Z tego względu, że przeciwnicy mają coś takiego jak pasek wytrzymałości. Coś takiego jak w Sekiro. No, okay, no to... I jeżeli uderzamy ich silnymi atakami, to po prostu tracą tą staminę. Jeżeli stracą całkowicie, to możemy wykonać właśnie takiego jakby finishera jak w Soulsach, tak? Jeżeli komuś podejdziemy za plecy albo sparujemy jego cios. No to też cios. Tak jak w Nioh, Wulong i chyba jeszcze tak było w Lies of P też w sumie. Tak. Tutaj nie ma czegoś takiego jak takie perfekcyjne parowanie, przynajmniej może mi się nie udało. Wydaje mi się, że mi się udawało, natomiast nie wydaje mi się, że jest takie po prostu parowanie, że sparujesz i możesz zrobić komuś od razu ten super cios. Bardziej chodzi o to, żeby po prostu zbić tą staminę przeciwnikowi właśnie przez perfekcyjne parowanie, przez wykonywanie dużych ciosów i jednak unikanie walki, odsunięcie się dalej od przeciwnika nie jest dobrym pomysłem z tego względu, że ta stamina wskakuje z powrotem mu bardzo szybko, więc jednak chodzi o to, żeby atakować. Wydaje mi się, ale no po prostu byłem w szale walki, więc mogę się mylić, że jeżeli tam straciliśmy życie i od razu zaatakowaliśmy, to też ono się nam gdzieś tam zwracało trochę. Tak czy inaczej, wizualnie, animacje i to jak to te wszystkie, jak się zachowuje przeciwnik po ciosie i tak dalej, jest bardzo dużo krwi, od razu powiem, jest naprawdę bardzo dużo krwi. Finishery są
przepiękne, naprawdę aż chce się po prostu doprowadzić tego przeciwnika. Czyli przebrutalne. Czyli przebrutalne, tak, to miałem na myśli. I jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tą grą i to jest na pewno kolejny tytuł, który będę chciał ograć po Gamescomie, bo mocno kojarzył mi się z Bloodborne'em, którego swoją drogą przeszedłem, to jest jedna z niewielu gier soulsowych, które przeszedłem, natomiast Bloodborne'a przeszedłem prawie dwa razy i tutaj miałem podobny vibe, że to jest gra dynamiczna i która cały czas coś się dzieje, a nie czekamy, aż przeciwnik zada cios, aż będziemy... Powinieneś w Life of Pi zagrać, jak jeszcze nie grałeś. Chwilę grałem, ale nie mam tyle czasu. Ja bym powiedział, że też tutaj dużo takiego stylu slasherowego jest w tym wszystkim, jak ten bohater uderza. I co chciałem jeszcze, bo może mamy tutaj fanów, że jakby to jest w świecie, w uniwersum wykreowane na potrzeby marki Dungeon and Fighter, więc jeśli ktoś jest fanem, no to to jest w tym świecie osadzone. Co? Tak. To nie jest jakieś mobilne coś tam? Wydaje mi się, że tak, nie? Tak mi się wydaje. No nieważne. Tak, jeszcze tylko ostatnią rzecz powiem odnośnie walki, że taki slasherowy, trochę tak, bo generalnie możemy, jak trafiamy tych przeciwników, to wyprowadzamy ich lekko z równowagi, więc jeżeli zadamy ten cios, to nie jest tak, że przeciwnik wykonuje cios i jak ty go bijesz, to on w ogóle nie reaguje. Właśnie to jest popularne w tych takich grach z Azji, które ludzie nie wiedzą, czy to są souls-like'i, czy nie, na przykład Stellar Blade, no. Miało elementy, ale było też grą akcji taką typową i też właśnie, czy też ten Wukong co wyszedł, tak, czy tak, to Phantom tak. Blade co wychodzi. To jest właśnie bardzo podobny. To mi się podoba właśnie, że nie filmik. Robimy dokładnie Souls-like'a, a jest na przykład stamina tutaj, pasek staminy, czy... Tak. Okej. Okay. Jest pasek staminy i też trzeba się troszkę pilnować, co też, dlatego trzeba dobrze wyważyć to, kiedy atakujemy, kiedy robimy unik i trzeba cały czas pilnować się, żeby robić perfekcyjne parowania i tak dalej, żeby ta stamina nam nie spadła, bo stamina się uzupełnia, jak tam gdzieś dobrze sparujemy, więc tutaj to też jest dość istotne. Patryku, i finalne pytanie, czy ta gra jest lepsza od The Last of Us? Pytają wszystkie, tutaj od razu ten ubiegnę jeszcze pytanie odnośnie Titan Questa. Wszystkie wspomniane tytuły dzisiejsze są lepsze od The Last of Us. Okay. Dziękuję bardzo. Nawet Gothic Remake? Oj, tu bym się zastanowił podwójnie, ale faktycznie wracając do The First Berserker of Kazan, wygląda całkiem sympatycznie, nawet dla takiej osoby jak ja, która nie lubi tego typu gier, to po samym gameplayu patrząc chętnie bym sprawdził i pewnie sprawdzę, ale o tym to już się dowiemy w przyszłym roku, bo w 2025 premiera tej gry. Dobrze, dajcie znać, czy wy też czekacie, a my po krótkiej przerwie muzycznej wracamy, uwaga, z mega recenzją.